Dzień dobry, witam wszystkich w Wielki Poniedziałek i czytam słowa, które są na dzisiaj zapisane w książeczce z Biblią na co dzień. To jest Psalm 16, 8 wiersz, a później list do Hebrajczyków, 12 rozdział, wiersz 2. Zawsze będę miał Pana przed oczami. Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę. Moi drodzy, ja bym się chciał dzisiaj zająć może bardziej tym pierwszym wersetem niż tym drugim. Zawsze będę miał Pana przed oczami. Jak to jest mieć Pana Boga przed oczami? Może nawet czasami tęsknimy, żeby doświadczyć czegoś podobnego, co stało się udziałem Józefa, Marii, kiedy objawił im się anioł, albo może nawet doświadczyć czegoś podobnego, co doświadczył Mojżesz albo Eliasz. Mojżesz niejednokrotnie wybierał się przecież na górę Synaj, gdzie spotykał Pana Boga, gdzie z Nim rozmawiał. Podobne doświadczenie, choć może bardziej w ciszy, mniej w rozmowie, stało się też udziałem Eliasza. W naszym chrześcijaństwie, w naszej pobożności może trochę tęsknimy za tym, żeby Boga oglądać tak bezpośrednio twarzą w twarz naszymi oczami, jak pisze psalmista. Mi zdarzyło się spotkać ludzi, którzy twierdzili, że widzieli Boga, że z Bogiem rozmawiali, ale w związku z faktem, że było to podczas odwiedzin duszpasterskich na oddziale psychiatrycznym, to raczej te objawienia bardziej wynikają, czy wrażenie objawienia bardziej wynika ze stanu chorobowego, a nie ze stanu faktycznego. W związku z tym nie należy ich brać pod uwagę. Natomiast nie zmienia to faktu, nie zmienia to postaci rzeczy, że każdy z nas może oglądać Boga. W jaki sposób to się dzieje? Myślę, że bardzo prosty. Jako chrześcijanie ewangeliccy nie mamy w naszym doświadczeniu objawień takich, jakie mają miejsce i są badane na przykład w kościołach prawosławnych czy w kościele rzymskokatolickim. Nie mamy w naszym doświadczeniu religijnym takich objawień, jakie być może, nie chcę kwestionować, zdarzają się w środowiskach ewangelikalnych. Raczej luteranie od tych objawień są wolni, co nie znaczy, że Pan Bóg ich opuszcza. Luteranom, Pan Bóg, czy chrześcijanom ewangelickim, Pan Bóg przede wszystkim objawia się w Piśmie, w Bożym Słowie. Kiedy otwieramy, możemy oglądać Boga przez Jego Słowo. I może to się wydawać takie bardzo proste, ale czy Pan Bóg zawsze musi używać skomplikowanych narzędzi, żeby się pokazać, żeby się objawić? Myślę, że przez teksty, które zostały spisane przez wielu różnych ludzi na przestrzeni wielu lat, które zostały zebrane, zestawione w całość, w księgi, w Nowy Testament, w Stary Testament, Pan Bóg się nam objawia i możemy Go oglądać, a najbardziej chyba możemy Go oglądać w Ewangeliach, kiedy czytamy i kiedy przysłuchujemy się wypowiedziom Pana Jezusa, kiedy mówi też, ja i Ojciec jedno jesteśmy, kto widział Boga, widział, kto widział Syna, widział Ojca. Więc Boga można oglądać właśnie przez zwykłą, zadrukowaną tekstem biblijnym kartkę papieru, albo przez aplikację z tekstem biblijnym, która być może wyświetla się nam na smartfonie. Więc Boga można oglądać. I myślę, że cała myśl reformacyjna skupiała się na tym, żeby to umożliwić. Dlatego Luter tłumaczył Biblię, dlatego pisał później katechizmy jako taką Biblię w pigułce, żeby to, zresztą w katechizmach też na końcu jest tablica domowa z wersetami biblijnymi, która była taką wersją minimum, jeśli chodzi o podręcznik chrześcijaństwa, żeby oglądać Boga, ale najlepiej widzieć Go możemy właśnie przez lekturę Pisma, przez lekturę Ewangelii. Boga możemy oglądać na własne oczy. A psalmista pisze, zawsze będę miał Pana przed oczami. Moi drodzy, życzę Wam serdecznie na ten wielki tydzień, który się rozpoczyna, ale nie tylko, żebyśmy Pana Boga zawsze mieli przed oczami. W słowie biblijnego tekstu, w biblijnej treści. Dobrego, błogosławionego Wielkiego Tygodnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.